był w grupie, która po prostu robiła intifadę. Jak się rzucało, to rzucali, jak nie rzucało, to prowokowali rzucanie. W pewnym momencie przestawił na tych torach swojego życia wajchę i wjechał na stację, na którym było napisane biznes. Dlatego, że jak zaczyna coś, to idzie w pełne zanurzenie. Myślę, że jest dużym wizjonerem. Teraz on może swoje fantazje realizować. Nie jest to człowiek, który jest zabetonowany w jakimś jednym miejscu. To jest coś, co jest początkiem tak naprawdę rozwoju pewnej nowej ery technologicznej.